Witam was serdecznie w najnowszym odcinku martwego punktu powieściologii. Dzisiejszy odcinek będzie o tyle wyjątkowy, że powiem wam o najważniejszej rzeczy związanej z pisaniem w ogóle. Co to znaczy dotychczas mówiąc o pisaniu w Podczas martwego punktu powieściologii, czy też na warsztatach, zawsze skupiałam się na relacji autor i konkretna powieść, konkretna historia. Zawsze mówiłam o warsztacie, o technikach, których autor może użyć, aby z sukcesem przeprowadzić czytelnika przez historię, jaką chce opowiedzieć. Dzisiaj natomiast będę mówić o czymś, co możemy potraktować jako taką ogólną misję autorską, obietnicę, którą dajemy naszym czytelnikom, kiedy podchodzimy do jakiejkolwiek historii. Czyli ten odcinek jest dedykowany nie właściwie dla tych osób, które chcą konkretnej porady o tym, jak podjąć konkretny problem związany z pisaniem, ale ten odcinek ma na celu otworzyć nam oczy um, ogólnie, żeby spojrzeć na to, jaką, jaką obietnicę my dajemy jako autorzy naszym czytelnikom i jaka jest tak naprawdę, jaki jest cel autora w powieści. Co my zamierzamy osiągnąć przez pisanie tej powieści i jak się za to zabrać. Niezależnie od tego, co piszesz, czy jest to powieść fantazji, czy jest to coming of age, czy jest to literatura piękna, niezależnie od formy, w jakiej chcesz opowiedzieć swoją historię, czy jest to powieść, flash fiction, czy też opowiadanie, jako autor masz jedną misję, jedną obietnicę, którą dajesz swojemu czytelnikowi. Twoją misją, twoim głównym zadaniem autorskim, niezależnie od wszystkiego, jest przekonać twojego czytelnika, że to, że to o czym piszesz, zdarzyło się lub może się zdarzyć. Czytamy Harry'ego Pottera nie dlatego, że jest to bajka o czarodzieju, który idzie do jakiejś szkoły. Nie, czytamy Harry'ego Pottera, bo przez ten moment, kiedy książka jest w naszych rękach, wierzymy, że Harry Potter rzeczywiście istnieje, że jest. W tej powieści, że idzie do tej szkoły, że jego życie w jakimś stopniu jest zagrożone i jeżeli coś się stanie, to Harry może umrzeć i my jako czytelnicy będziemy, prawda, rozłamani. Um, nie czytamy Władcy Pierścieni dlatego, że jest to bajka o hobbitach, którzy idą gdzieś w górę i próbują wyrzucić pierścień. Czytamy to dlatego, że wierzymy w historię, jaką opowiada nam Tolkien. Oczywiście nie wierzymy w to dosłownie, nie wierzymy, że rzeczywiście Tolkien siedział tam z hobbitami i opowiadał tę historię, ale wszystkie informacje, jakie są podane, tworzą tak przekonujący świat, że w momencie czytania tej książki jesteśmy w stanie kompletnie zapomnieć o naszym świecie i szczerze brać udział w wydarzeniach, które są nam opowiadane. Jeżeli nie wierzymy w historię, jaką czytamy, to nie jesteśmy w pełni w, niej, w nią emocjonalnie zaangażowani. Nie boimy się o życie bohatera. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli rośnie jakieś napięcie, to my w tym momencie robimy pranie albo odchodzimy na moment i opisujemy na SMSA. Możemy czytać jednocześnie patrzeć na nasze zdjęcia na Instagramie, ponieważ to, co dzieje się w powieści, nie wywołuje w nas prawdziwych emocji. Nie jesteśmy tak naprawdę w to zaangażowani, ponieważ historia nas nie przekonuje. Więc. Twoim zadaniem autorskim, Twoim zadaniem jako Boga tej historii, jaką tworzysz, jest stworzyć przekonującą historię. Historię tak przekonującą, rzeczywistość tak przekonującą, że Twój czytelnik będzie w stanie porzucić wszystko w tym momencie, kiedy musi czytać tą książkę. No i oczywiście to słowo musi, prawda, się pojawia. Nie chce, ale musi czytać książkę, ponieważ ta książka teraz jakby rządzi jego światem, i on musi wiedzieć. Że wszystko będzie okej. Okay. Musi wiedzieć, że bohaterowie przetrwają. Musi wiedzieć, że ci, którzy są w sobie zakochani, będą razem. Musi wiedzieć, że Frodo wyrzuci pierścień i ocali ten świat, prawda? Czyli musimy stworzyć świat tak przekonujący, że nasz czytelnik zapomni o tym, co się dzieje w jego życiu, albo będzie w stanie na równi właściwie prowadzić dwa, dwo, dwa życia swoje życie i życie tych bohaterów, w których po prostu uwierzy, mimo że świadomie oczywiście wierzę, ci bohaterowie są fikcyjni. Jak osiągnąć ten przekonujący tekst? Oczywiście głównym narzędziem autorskim, jakie posiadamy, są słowa. Jednak słowa muszą zostać wykorzystane w bardzo świadomy i inteligentny sposób. W sposób taki, że nasz czytelnik będzie widział świat, a nie po prostu o nim słyszał. Ten świat, który chcemy w którym chcemy go umieścić, czy ją, czy tę liczkę. Um, jest to istotne, ponieważ tutaj wchodzimy na teren zasady pokaż, a nie powiedz. Um, bardzo często mówiąc o tym przekonywaniu czytelnika, od razu mówię o zasadzie pokaż, a nie powiedz. Oczywiście, moją intencją tego odcinka Martwego Punktu powieściologii Logii jest zachować skupienie i mówić Wam głównie o tym, jak stworzyć przekonujący tekst używając innych narzędzi oprócz tej jednej techniki. To ta technika rzeczywiście jest taką mocną podstawą, żeby stworzyć przekonujący tekst. Tekst przekonujący, czyli taki, w którym czytelnik bierze udział. Czytelnik widział świat Harry'ego Pottera i dlatego czytelnik wierzy w świat Harry'ego Pottera. Nie dlatego, że autor przyszedł do czytelnika i powiedział: Słuchaj, tutaj jest taka sprawa, jest taki czarodziej, nazywa się Harry Potter. Wierz mi na słowo: Pokonał Voldemorta i jest prawda w tej szkole w Hogwarcie i to są wydarzenia, przez które Harry musiał przejść, żeby go pokonać. E, Voldemorta. Nasz czytelnik widząc taki raport prawda, z wydarzeń z życia jakiegoś człowieka, o którym nigdy nie słyszał, stwierdzi może tak, a może nie, w sumie dlaczego miałbym Ci wierzyć. Nasz czytelnik zapyta dlaczego, dlaczego mam Ci wierzyć, że to co mi mówisz jest prawdziwe. I tutaj właśnie wchodzi ta zasada, pokaż a nie powiedz. Czyli zamiast informować naszego czytelnika o tym, to się stało czytelniku, wierz mi na słowo. Naszym zadaniem jako autora jest pokazać, że to rzeczywiście jest prawda. Czyli wypełnić tekst szczegółami, bardzo wyjątkowymi, bardzo konkretnymi szczegółami, które sprawią, że ten świat nabierze realistycznego wymiaru. Czyli, że jeżeli opisując Hogwarts, ja znam go na wylot jako autor, wiem dokładnie, jaki korytarz prowadzi, dokąd, gdzie prowadzą inne, Schody, jaka jest hierarchia, prawda? Kto jest jaki nauczyciel? Gdzie, w którym momencie są jakie zajęcia i co na tych zajęciach się odbywa? Jeżeli znam wszystkie te szczegóły i nawet na nich się szczególnie, szczegóły, szczególnie nie skupiając, nawet jeżeli gdzieś z tyłu te szczegóły się pojawiają, to w głowie naszego czytelnika zaczyna budować się rzeczywisty, realistyczny obraz tego Hogwartsu. Czytelnik przestaje mieć wątpliwości, że go oszukuje, ponieważ to tak jak w takiej grze, gdzie musimy przekonać, że mówimy prawdę, wymyślając. Bardzo, bardzo konkretny obraz, prawda? Tak samo tutaj. Żeby przekonać naszego czytelnika, że Hogwarts istnieje, musimy podać mu wszystkie szczegóły. Oczywiście, balans, ile powiedzieć, ile wystarczy powiedzieć, ile potem nie musimy mówić, to już zupełnie inna historia, ale jako autor musimy znać nasze otoczenie, nasz świat na wylot. Tak, żeby każdy szczegół był konsekwentny z historią, jaką opowiadamy. Nie ma nic piękniejszego niż czytelnik, który płacze nad losem naszych bohaterów, lub razem z nimi się śmieje. I żeby to osiągnąć, to przekonywanie czytelnika, że to, czego doświadcza, wydarzyło się naprawdę lub może wydarzyć się naprawdę, jest jedynym istotnym sposobem, żeby osiągnąć takie emocjonalne reakcje. Czyli, żeby emocjonalnie poruszyć naszego czytelnika, musimy stworzyć rzeczywisty, prawdziwy, przekonujący, Tekst, przekonujący świat, przekonującą historię, więc zawsze musimy pamiętać o tym, jak umieścić czytelnika w akcji i jak wszystkie elementy naszej powieści muszą być konsekwentne z tą misją. Tak mówiłam właśnie o, o tych szczegółach, prawda? O tym, że tworząc jakąś scenę, musimy doskonale wiedzieć, jak wyglądają te miejsca, które opisujemy, jak wygląda ta scena, w której to się dzieje, jak reagują nasze postacie. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby wszystko obserwować i ja zawsze polecam moim autorom medytację, ponieważ medytacja uczy nas takiej po prostu obserwacji naszej rzeczywistości, bez uprzedzeń i bez oceniania. Wtedy dostajemy najbardziej przekonujący i obiektywny obraz tego, co się dzieje wokół nas. I, i też proponuję, żebyście dali temu szansę i spróbowali zobaczyli, co się stanie z waszymi tekstami. Słuchanie właśnie jest kolejną taką ważną cechą każdego pisarza. Musimy słuchać tego, jak mówią inni ludzie i. Tak jak już mówiłam, o tych dialogach, które są często problematyczne, zobaczyć, jak dużo rzeczy dzieje się w ciszy, a nie w głosie. Czyli, kiedy mamy wymianę dwóch postaci, to jak one ze sobą rozmawiają, co wiedzą, a raczej nawet, co próbują przed sobą ukryć. Zawsze, kiedy piszę dialog, myślę o tym, czego nasi bohaterowie nie chcą sobie powiedzieć i jak próbują uniknąć tych tematów. Wtedy te dialogi stają się dużo bardziej rzeczywiste. Tekst jest nieprzekonujący w momencie, kiedy mamy dwóch bohaterów, którzy mówią ze sobą w taki sposób, jak, jakby byli robotami. Tak jakby nasz czytelnik nigdy nie słyszał takich rozmowy w swoim życiu, więc od razu traci związek z historią, którą opowiadamy. To jest takie ważne, bo bardzo często widzę teksty, które są wypełnione niesamowitymi szczegółami. Um, mają świetne sceny, wszystko jest bardzo realistyczne. W końcu dochodzi do spotkania jakichś bohaterów, pojawia się dialog, i nagle w tym dialogu niknie, to wszystko ginie. Te całe, ta cała prawda literacka kompletnie ginie, dlatego że autor nie, nie wsłuchał się w to, w jaki sposób mówią ludzie, tylko raczej próbował przekazać jakieś informacje poprzez dialog. Celem dialogu niekoniecznie jest przekonanie jakieś, przekazanie sobie jakieś informacji. Dialog ma budować pewne relacje, napięcia i pchać, prawda? Fabułę do przodu. E, dlatego kiedy podchodzimy do dialogów i aby stworzyć przekonujący dialog, musimy znowu zadać sobie te same pytanie, czyli co wiedzą obie postacie, i co próbują między sobą ukryć, i jak one by to powiedziały. Więc słuchajcie, wsłuchajcie się bardzo wyraźnie w to, jak mówią wszyscy dookoła was i jak Wy mówicie o pewnych rzeczach do innych. Dzięki temu, oprócz niesamowitej narracji, która już będzie w tym momencie przekonująca, będziecie mieli również przekonujące głosy, przekonujące dialogi i przekonujące postacie. Oczywiście kolejnym elementem, który jest bardzo istotny w stworzeniu realistycznego tekstu, tekstu, z którym zidentyfikuje się wasz e, czytelnik emocjonalnie, jest forma, jaką wybierzecie. Tutaj nie będę mówić dużo, ponieważ to jest temat bardzo szeroki i można bardzo łatwo stracić wątek. Szczególnie kiedy próbuję po prostu rozmawiać z Wami, znaczy powiedzieć Wam teraz trochę o tym, jak budować, że w ogóle przekonujący tekst jest najbardziej ważnym celem w życiu pisarza, ale wspomnę trochę o tym, że wybór Waszej fabuły, wybór Waszych zdań, struktura zdania, rytm zdania, to wszystko wpływa na to, czy ten tekst jest wiarygodny. Może to wydawać się takim dziwną, dziwną rzeczą teraz, ale może macie czasem takie wrażenie, że czytając jakąś powieść, ona wydaje się może trochę za długa, a może wydaje się za krótka, a może moglibyście sobie wyobrazić ją w formie opowiadania. Takie myśli są bardzo właściwe, bo bardzo często forma musi być, znaczy forma zawsze musi być w zgodzie z zawartością tekstu, i bardzo często ta zgoda się właśnie nie pojawia i tekst traci na wiarygodności, dlatego że. Forma jej nie służy. Tak jak mówiłam, to jest bardzo skomplikowany temat, więc nie chciałabym go tutaj omawiać, ale chciałabym, żebyście byli świadomi tego, że tak naprawdę wiarygodność tworzą na wiarygodność wpływają wszystkie elementy, łącznie z takimi szczegółami jak forma, w jakiej napisany jest tekst, gatunek, w jakim jest tekst, głosy waszych postaci oraz oczywiście wszystkie szczegóły, jakie umieszczacie. Konkretne szczegóły, które wpływają na to, że wasz świat zaczyna być. Malowany przed oczami czytelnika. Aby oswoić was z tą ideą, z tą misją autorską, z tą obietnicą, którą dajemy naszym czytelnikom czyli z tą ideą, że tekst musi być przekonujący, stworzyłam takie ćwiczenie. Ćwiczenie zrobiłam na wielu grupach studentów, i wyniki były niesamowite, więc jestem bardzo ciekawa, jak wam to pójdzie. Na pewno będzie to dziwne ćwiczenie na początku, ale jestem pewna, że pisząc je zrozumiecie, o co chodzi. i Dlatego jest to takie ważne, żebyśmy jako pisarze czasem próbowali takich dziwnych rzeczy. Ćwiczenie jest takie: wyobraź sobie dwie osoby, nazwijmy je X i Y. Są to, jest to para. X i Y są razem już od wielu, wielu lat i nadszedł ten czas, kiedy Y będzie poznawać rodziców X. Jedyny problem polega na tym, że tata X jest psem. Y o tym nie wie. W konwersacji, jaką teraz napiszesz, w dialogu, pokaż, że są jakieś szczegóły, których Y nie był, nie była świadoma, które rzeczywiście wskazują na to, że tak, X mówi prawdę. Nie próbuje, prawda, uciec od tego spotkania rodziców, nie próbuje jakby zniechęcić Y do poznania swoich rodziców, tylko to prawda. Jego jej pies jest, znaczy jego jej tata jest psem. Pomyśl, jakie szczegóły w wychowaniu na przykład X y, mogą się pojawić, na przykład jak zachowuje się osoba wychowana przez psa. Y, pomyśl o szczegółach, które istnieją w domu. Pewne elementy na przykład, na które Y wcześniej nie zwrócił, nie zwróciła uwagi. A teraz mm, rozmawiając X zaczyna sobie uświadamiać, że no tak, rzeczywiście, to i to i to i to i to. I to. Pokaż mi te to i to i to i to i to. E, ćwiczenie jest o tyle trudne, bo rzeczywiście jest w formie dialogu, więc musimy pozbyć się ekspozycji, czyli budować sceny. Przypomnij jakieś flashbacki, jakieś refleksje, jakieś odniesienia do przeszłości. Budować konkretne obrazy przed naszym czytelnikiem. Nie po prostu informować, ale pokazać. Pamiętasz ten dzień, kiedy przeszłaś i zobaczyłaś to i to i to? Tak jak mówię, ćwiczenie może się wydać bardzo dziwne, ale... Najważniej, największym wyzwaniem dla pisarza jest właśnie dać takie abstrakcyjne, dziwne zdanie i kazać mu je udowodnić. Przekonaj mnie, że jest to prawda, że taka sytuacja rzeczywiście mogłaby mieć miejsce i zobacz, jak, jak wyglądał ten proces przekonywania, na czym musiałeś, musiałaś się skupić, żeby stworzyć ten przekonujący obraz. I mam nadzieję, że podzielisz się ze mną. Tym ćwiczeniem w komentarzach chciałabym zobaczyć, jak Ci poszło. E, więc zobaczymy. Jestem ciekawa, co myślisz o tym odcinku. Tak jak mówiłam, już w tamtym tygodniu wracam do siebie, więc e, te martwe punkty powieściologii będą pojawiać się trochę nieregularnie, ale idea jest taka, że w ogóle będą się pojawiać i to tego się trzymam obecnie. E, jeżeli masz jakiekolwiek pomysły co do tego, jakie tematy powinnam e, poruszyć, to jestem otwarta na wszelkie sugestie. E, pracuję nad filmikiem na temat swoich książek książek, które są dla mnie najważniejsze na świecie tutaj są książki, które ogólnie e, są teraz w pokoju na pewno usiądę z Wami i omówię te książki może nawet poświęcę jeden filmik każdej książce ale teraz nie trzymam Cię dłużej Zabierz się za to ćwiczenie, powiedz mi jak Ci poszło i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce, pa!